Witamy serdecznie w kolejnym odcinku programu kulinarnego. Głównym składnikiem dzisiejszego programu będzie kurczak, a konkretnie udko pozbawione kości. Przygotuję dla Was curry z kurczakiem i ciecierzycą. To fantastyczny pomysł na rozgrzewające danie w chłodniejszy dzień. Nasze curry będzie się składać z podudzi z kurczaka, ciecierzycy, jogurtu naturalnego, czosnku, papryki pepperoni, orzechów nerkowca wcześniej moczonych w gorącej wodzie, białej cebuli, przypraw, cynamonu, kurkumy, curry, goździków, imbiru. Wszystko udekorujemy cebulą dymką i będziemy potrzebować jeszcze do tego bulion warzywny i oliwę z oliwek. Przygotowanie naszego kurczaka zaczynamy od zamarynowania podudzi. Do większej miski dajemy 3-4 łyżki jogurtu naturalnego. Dokładamy do tego 2 ząbki czosnku, drobno posiekane. Odrobinę solimy i dokładamy do naszej marynaty podudzia z kurczaka. Mieszamy i odkładamy na 2 godziny w lodówce. Jeśli nie mamy tyle czasu, zostawiamy na 30 minut w temperaturze pokojowej do zamarynowania kurczaka. W czasie, gdy kurczak nam się marynuje, my przygotujemy pastę z nerkowca. Potrzebujemy do tego większe naczynie szklane i orzechy nerkowca, które wcześniej były zamoczone w 100 ml przegotowanej gorącej wody. Do nerkowców dodajemy papryczkę pepperoni. Ilość papryczki zależy od naszych upodobań. Myślę, że ta ilość nam wystarczy. Następnie dodajemy do całości korzeń imbiru, też drobno posiekany. Całość miksujemy na gładką masę blenderem ręcznym. Kurczak nam się zamarynował, a teraz możemy przejść do głównej części przygotowania naszego dania. Bierzemy białą cebulę i kroimy ją w kostkę. Na patelnię dajemy łyżkę oliwy, drobno posiekaną białą cebulę i szklimy 2-3 minuty. Cebulę mamy gotową, do tak zeszklonej cebuli dodajemy przyprawy. Goździki 3-4 sztuki. Przyprawę curry, cynamon, szczyptę i połowę łyżeczki kurkumy. Do naszych aromatycznych przypraw dokładamy kurczaka wraz z marynatą i blanszujemy po 5 minut z każdej ze stron. Po 10 minutach dodajemy 120 ml bulionu. Przykrywamy i dusimy jeszcze 20 minut. W czasie, gdy kurczak nam się dusi, my uprażymy orzechy nerkowca. Uprażone orzechy nerkowca będą nam potrzebne do posypania naszego curry. Do naszego kurczaka dodajemy wcześniej przygotowaną pastę z orzechów nerkowca oraz ciecierzycę. Łączymy i wszystko gotujemy na połowie mocy palnika około 5 minut. Gdy wszystkie składniki mamy gotowe, nakładamy dużą porcję kurczaka i ciecierzycy na talerz. Tak przygotowane curry dekorujemy orzechami nerkowca i grubo siekaną cebulą dymką. Nasze curry podajemy z chlebkami naan z mąki pełnoziarnistej, na który przepis zobaczycie w najbliższych odcinkach. Maćku, twoje danie z curry pachnie fantastycznie. Miło mi to słyszeć. A powiedz mi, czy curry wpływa jakoś na nasze zdrowie? Oczywiście, że tak.
Pamiętajmy, że w skład curry wchodzi kurkuma, a także bardzo często pieprz. Natomiast kurkuma i pieprz to idealne połączenie, ponieważ piperyna zawarta w pieprzu zwiększa o kilkaset procent przyswajanie kurkuminy, która jest w kurkumie. Co do właściwości prozdrowotnych kurkumy, to jest ich naprawdę wiele. Działa głównie przeciwzapalnie, przeciwbólowo, ochrania nasz układ krążenia oraz obniża poziom glukozy we krwi. Jednak aby działała, musimy ją spożywać regularnie. Kasiu, dziękuję Ci za tak cenne informacje, muszę to zapamiętać. A Państwa zapraszamy do śledzenia naszego kanału, gdzie z pewnością jeszcze zaskoczymy wieloma zdrowymi przepisami. Do zobaczenia. Do zobaczenia.